Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim posiedzeniu Społecznego Trybunału Narodowego do spraw osądzenia zbrodniarzy komunistycznych. Przypomnę, że na dwóch poprzednich tegorocznych posiedzeniach zajmowaliśmy się osobami takich przestępców czerwonych jak Bolesław Bierut za pierwszym razem i Stefan Michnik. Za drugim razem nakładaliśmy infamię na Władysława Gomułkę i prokuratora Zbigniewa Domino, a dzisiaj zajmiemy się trzema osobami, trzema towarzyszami, żeby domknąć historię komunistyczną, historię Polski, historię komunistycznej władzy. Przedmiotem naszych zainteresowań będzie trzeci przywódca państwa komunistycznego, trzeci funkcjonariusz Moskwy, towarzysz niesłusznie czasem nazywany generałem Wojciech Jaruzelski. Moment jest też nieprzypadkowy, bo spotykamy się w Wigilię stanu wojennego. Pamiętając przede wszystkim o ofiarach zbrodni popełnionej przez Jaruzelskiego i jego czerwonych kumpli, ale też o zbrodniarzach. I tutaj Wojciech Jaruzelski jawi się jako ten najważniejszy, bez wątpienia numer jeden w ówczesnym komunistycznym państwie podległym Moskwie, skolonizowanym przez Moskwę. Także pamiętamy o ofiarach, staramy się również wobec braku rozliczeń sądowych napiętnować zbrodniarzy. Oprócz Wojciecha Jaruzelskiego infamią, mam nadzieję, obejmiemy jeszcze dwóch innych czerwonych przestępców. Z jednej strony będzie to prokurator Wacław Lange i referat na jego temat wygłosi po mojej lewicy profesor Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy w tej kolejności dobrze przedstawiłem. Może najpierw IPN, potem KUL. A profesor nie protestuje w obu tych przypadkach, więc chyba obie formy są dozwolone. Przeciwko lewicy tylko profesor protestuje i tego się trzymamy, przeciwko komunistom. Natomiast Grzegorz Surdy, nasz kolega z Krakowa, z krakowskiego NZS-u, działacz opozycji demokratycznej, potem też bojownik o prawdę aż do dzisiaj, prawdę o tamtych czasach, szeregu funkcji, pozwolisz, nie wymienię, które pełnisz, a Grzegorz Surdy przyjrzy się postaci żyjącego do dzisiaj ubeka z Krakowa, Jerzego Stachowiaka. Szkoda, że nie ma go wśród nas, ale też nie spodziewaliśmy się, że przyjedzie, żeby się poddać tej naszej procedurze infamii. Ale jest z nami też ofiara owego funkcjonariusza UB. Kazimierz Krause, jeśli można zaprosić pana też tutaj do stołu prezydialnego, to będziemy zaszczyceni, jeśli można tylko pomóc w siedzisku. Drodzy Państwo, ja tak krótko przypomnę, dlaczego w ogóle powołaliśmy Społeczny Trybunał Narodowy. Powołaliśmy to ciało dlatego, że zobaczyliśmy po prostu po wielu, wielu latach tej Polski po okrągłostołowej. Ja ją nazywam PRL-em bis i uważam, że budujemy dzisiaj trzecią Rzeczpospolitą. Zaczynamy dopiero budować trzecią, a nie czwartą, bo do tej pory jednak była kontynuacja PRL-u. Przez te wszystkie lata PRL-u i PRL-u bis widzieliśmy totalną niesprawiedliwość. Widzieliśmy brak jakichkolwiek właściwie działań potępiających, a tym bardziej skazujących zbrodniarzy komunistycznych. Postanowiliśmy na to zareagować, przynajmniej w takiej formule, która jest nam dostępna, czyli symbolicznego skazania na infamię właśnie, czyli na takie odrzucenie przez
Polaków wykluczenie z naszej narodowej społeczności. Infamis w dawnej Rzeczpospolitej był pozbawiony jakichkolwiek praw, był poza porządkiem prawnym, nawet kontakty z takim infamisem były zabronione. No mamy nadzieję, że ci przez nas objęci infamią właśnie tak będą traktowani przez Polaków, bo to jest nasz najważniejszy cel, żeby edukować, żeby uświadamiać Polaków, szczególnie młode pokolenia, no wobec braku wciąż niestety edukacji szkolnej, że w Polsce istniał zbrodniczy system komunistyczny, który dokonywał ludobójstwa na polskim narodzie, ale to nie tylko system, bo to byłoby zbyt proste. Byli konkretni egzekutorzy, byli konkretni zbrodniarze, którzy niestety nie zostali nigdy osądzeni przez sądy Rzeczpospolitej. Mamy nadzieję, że nasze orzeczenia infamii doprowadzą do tego, że nikt już nigdy nie powie o Bolesławie Bierucie, że był prezydentem Rzeczpospolitej, że nikt już nie powie o Władysławie Gomułce, że chciał, żeby Polska rosła w siłę, żeby była państwem niezależnym, że nikt nie powie o Wojciechu Jaruzelskim, że był bohaterem, zbawcą narodu, tym mesjaszem świeckim, komunistycznym, który rzekomo uratował nas przed inwazją sowiecką, bo żadna inwazja sowiecka nam nie groziła. Jak dzisiaj twierdzą na podstawie badań, faktów historycy, ona nie groziła nam nie tylko 13 grudnia 1981, ale jest wielce prawdopodobne, że nie groziła nam nawet w roku 1980. Dlaczego nam nie groziła? Dlaczego Sowieci nie zamierzali do nas wjeżdżać, czy też stosując terminologię komunistyczną, wkraczać, bo oni nigdy nie atakowali, oni zawsze wkraczali, co jest takim niewinnym zjawiskiem. Wkraczali oczywiście po to, żeby wyzwalać, a tak de facto dokonywali zbrojnej agresji. I taka zbrojna agresja dokonała się 17 września 1939 roku. A to wszystko trwało aż do roku 1989, właśnie okupacja sowiecka. A jak wiemy, sowieckie wojska wyjechały z naszego kraju w roku 1993. I to jest właśnie, te sowieckie wojska, myślę, że są wystarczającym dowodem na to, że Sowieci w roku 1980 i 81 nie musieli do nas przyjeżdżać. Oni tutaj po prostu byli. Oni w liczbie nawet około 200 tysięcy stacjonowali na terytorium Rzeczpospolitej, komunistycznej oczywiście. A także te wszystkie teorie, i tutaj przejdę, drodzy Państwo, do osoby Wojciecha Jaruzelskiego, towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego. Te wszystkie teorie mniejszego zła to była bajka wymyślona właśnie przez tego komunistycznego kacyka, dygnitarza, żeby na wszelki wypadek uchronić się przed sądem Rzeczpospolitej po okrągło stołowej, żeby przerzucić winę na Sowietów, którzy rzekomo parli do tego, żeby właśnie Polskę najechać. No ale właśnie sam fakt ich obecności u nas nie powinien nikogo zmylić, prawda? To jest historia wymyślona przez komunistów, przez samego Jaruzelskiego. Powiem tak, no nie będę, drodzy Państwo, też mam przygotowany cały referat na temat Wojciecha Jaruzelskiego, ale nie sądzę, żeby było wskazane czytać, prawda, dokładne daty, wydarzenia związane z tym, że czerwonym dygnitarzem. Państwo znają tę historię, może tylko kilka takich podstawowych faktów i wniosków. Taki wniosek pierwszy, najważniejszy,
brzmi. Wojciech Jaruzelski był komunistycznym zbrodniarzem. Nie ma znaczenia fakt, że nie został nigdy skazany przez sądy. Nie trzeba być zbrodniarzem, żeby właśnie trafić pod sąd. On został osądzony, mam nadzieję, przez historię. Dla historii, dla nas tutaj zgromadzonych, myślę wszystkich, jest komunistycznym zbrodniarzem, ale nie tylko. Jest też komunistycznym kłamcą. Jest człowiekiem, który przez całe swoje dorosłe życie mijał się z prawdą, twierdząc, że Sowieci i komuniści nas wyzwolili, podczas gdy narzucili nam krwawą, czerwoną okupację. Jaruzelski był jednym z tych, którzy od początku do końca służyli właśnie sowieckiemu okupantowi. Służyli nawet po upadku komunizmu. On dalej transportował te wszystkie układy, czerwone układy związane z wojskiem, ze służbami specjalnymi, z wpływami komunistycznymi, transportował z czasów PRL-owskich właśnie przez okrągły stół do tego PRL-u bis. Ale Wojciech Jaruzelski to jest również komunistyczny złodziej. To jest człowiek, który sam i jego rodzina ukradli czyjąś własność, żeby później w takiej willi przy ulicy Ikara zamieszkać. I to są te trzy podstawowe elementy, które określają towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego i powodują, że chcielibyśmy, żeby został ową infamią objęty. Z tych trzech powodów. Ja tylko rozwinę może niektóre wątki. Wojciech Jaruzelski to jest nie tylko krwawy stan wojenny. On wraca jako dziecko Syberii odmieniony. Wraca do rzeczywistości tej Polski już socjalistycznej, ludowej. Przestając być ofiarą, a stając się czynnym funkcjonariuszem komunistycznym. I jego droga wiedzie przez walkę z żołnierzami, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi. On między innymi obstawia wybory do Sejmu Ustawodawczego w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Tam właśnie, jak relacjonuje sam, spotyka się z bandami reakcyjnego podziemia. On jest po drugiej stronie, bo jeśli bandy reakcyjnego podziemia nazwiemy polskim wojskiem, jeśli uznamy, że to są ci, którzy stali na straży polskiej wolności i niepodległości, to jak nazwiemy Jaruzelskiego? No właśnie to jest ten moment zdrady. On jest nie w szeregach Wojska Polskiego, tylko w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, a to jest zupełnie inna formacja. Warto wspomnieć, mówiąc o towarzyszu generale, że jest nie tylko funkcjonariuszem, ale także tajnym współpracownikiem zbrodniczej informacji wojskowej o pseudonimie Wolski, TW Wolski. Czyli nie tylko pracuje, ale także gorliwie donosi na swoich kolegów. Wojciech Jaruzelski to jest również sprawca odrzydzania Ludowego Wojska Polskiego, aż dziw bierze, że tak kochany do dzisiaj właściwie przez środowiska związane z Gazetą Wyborczą i samego Adama Michnika. Przecież był to po prostu antysemita. Towarzysz Wojciech Jaruzelski był antysemitą. Potem mamy rok 1970, nie wydarzenia, wypadki, tylko krwawa rozprawa z polskimi robotnikami. W końcu stan wojenny, ponad 100 ofiar. Oczywiście te ofiary musimy liczyć nie przez najbliższy rok od 13 grudnia 1981 roku, ale de facto
do samego końca, czyli do roku 1989. To są wstępne szacunki. Myślę, że ofiar było znacznie więcej. Ofiar właśnie towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego. To są z jednej strony ofiary śmiertelne. Z drugiej strony to są wszyscy ci wyrzuceni z pracy, wszyscy ci pozbawieni środków do życia, wszyscy ci zmuszeni do wyjazdu z Polski komunistycznej, którzy bardzo często nie wrócili, dostali wilczy bilet i nie mieli drogi powrotu. To są wszystko tak zwane zasługi Wojciecha Jaruzelskiego. No i w końcu, drodzy Państwo, tak zwana transformacja ustrojowa, czyli de facto transformacja systemu, ludzi, układów właśnie do czasów innych, czasów nam współczesnych i sprawa nie mniej hańbiąca od tych już wymienionych, czyli objęcie prezydentury tego rzekomo odmienionego państwa, ale właśnie fakt, że Jaruzelski zostaje prezydentem, świadczy najlepiej o tym, że zmieniło się tyle, że właściwie nic się nie zmieniło. Możemy wymienić Kiszczaka i Siwickiego, którzy również pełnili swoje poprzednie funkcje. Kiszczak zawiadywał dalej po okrągłym stole, po wyborach czerwcowych służbami specjalnymi. Siwicki dowodził wojskiem. Wszyscy trzej to są zbrodniarze komunistyczni. Jeden tylko lekko muśnięty przez wymiar sprawiedliwości, ale wiemy, że skutecznie się odwołał od jedynego wyroku, który na niego został wydany. Drodzy Państwo, no w końcu lata 90. i 2000., w których żyjemy. To jest okres dalszego hołubienia towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego. To jest uważanie go za człowieka wybitnego, za człowieka honoru. To jest szanowanie go jako właśnie prezydenta Rzeczpospolitej. W końcu zostaje, to jest ostatnia jego funkcja państwowa, doradcą kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego, specjalista podobno od spraw zagranicznych, szczególnie od relacji z Rosją, w końcu pochowany z honorami państwowymi, wojskowymi i również niestety kościelnymi. 25 maja to jest data śmierci Jaruzelskiego. Szczęśliwie ten 25 maja dzisiaj przez Polaków nie jest obchodzony, bo mamy inny moment związany właśnie z tym konkretnym dniem i miesiącem. To jest śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego. Szczęśliwie jednak Jaruzelski nie ukradł nam dla nas ważnego święta, momentu tragicznego, ale w którym ginie nasz prawdziwy bohater, w przeciwieństwie właśnie do Jaruzelskiego, zdrajcy polskiej sprawy. Jaruzelski, tak jak mówiłem, to jest również kłamca. To jest człowiek, który zaprzeczał między innymi, i to jest chyba najstraszniejsze w ogóle w jego życiorysie. Jeśli mogę tak powiedzieć, straszniejsze jeszcze od tego, co przyniósł stan wojenny. To jest to, co planowano zrobić z komunistyczną Polską, za czym stał właśnie towarzysz generał. On pragnął, żeby Polska ówczesna przestała istnieć. On się zgadzał na to, żebyśmy stali się poligonem nuklearnym w momencie wybuchu wojny atomowej. Jaruzelski godził się na to, żeby Polaków zmieść z powierzchni ziemi. On i jego towarzysze zapewne by się uratowali, gdzieś pochowali w jakichś wybudowanych wcześniej schronach. Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście jego rzekomego bohaterstwa, jego odwagi,
zresztą liniowym żołnierzem, był bardzo słabym, za to właśnie gorliwym donosicielem. Ale myślę, że bardzo ważnym i istotnym kontrapunktem dla towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego jest dzisiaj generał Ryszard Kukliński. To był człowiek, który właśnie jako jeden z tych najważniejszych powstrzymał tę trzecią wojnę światową, tę wojnę nuklearną. No i słynne słowa, które warto chyba przywołać, słowa towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego: jeśli uznać Ryszarda Kuklińskiego za bohatera, to kim my jesteśmy? No, kim oni byli, kim oni powinni być dzisiaj w naszej świadomości? Polskimi zdrajcami. Zdrajcami polskiej sprawy, zbrodniarzami komunistycznymi. I jeszcze jeden taki drobny fakt, drodzy Państwo. Mamy 4 czerwca 1992 roku i wtedy zapomniane chyba trochę przez nas wszystkich słowa, które wypowiedział towarzysz generał Wojciech Jaruzelski. On powiedział w reakcji na rozpoczęcie procedury lustracyjnej w polskim Sejmie, realizacji uchwały sejmowej przez ministra Antoniego Macierewicza, powiedział, i to zostało nagrane, to można odszukać: nie tak przecież się umawialiśmy. Co obnaża właśnie konstrukcję okrągłego stołu. O co w tym wszystkim chodziło? Chodziło o to, żeby zachować wpływy takich osób jak towarzysz generał. To się niestety w dużej mierze udało, ale dzisiaj jesteśmy po to, żeby spróbować tę historię odwrócić, żeby właśnie z bohatera zrobić zdrajcę, żeby uznać tego funkcjonariusza i donosiciela człowiekiem niegodnym, bycia Polakiem, komunistę, na którego należałoby nałożyć infamię. Mam nadzieję, że taki będzie werdykt Społecznego Trybunału Narodowego, nad którym zastanowimy się po zakończeniu wszystkich naszych prelekcji. Tyle ode mnie. Proszę o zabranie głosu następnych członków Trybunału Narodowego. Panowie powinni zdecydować, kto ma teraz zabrać głos. Profesor Tomasz Panfil najbliżej mnie siedzi, więc może tak tą metodą wybierzemy następnego prelegenta. Profesor Tomasz Panfil, który przedstawi nam sylwetkę prokuratora Wacława Langego. Proszę bardzo. To zawsze jest taki pasjonujący temat. Dlaczego ludzie stają się tym, kim się stają? Kolaborantami, zdrajcami, mordercami. Tadeusz powiedział, że młody Wojciech Jaruzelski uległ przemianie na Syberii. To ciekawy temat byłby, dlaczego ta przemiana się dokonała. Ale myślę, że w każdym przypadku istotne jest, czy najciekawsze jest, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak jak, jeśli chodzi o Wacława Langego, stosunkowo młody, 24-letni człowiek decyduje się zostać komunistycznym mordercą. 24, bo urodzony w 1924 roku, swoją karierę prokuratora wojskowego zaczął w 1944, ale szczyt jego działalności przypada na lata 46-48. Właściwie nazwisko mało znane, pewnie nikomu z Państwa nic nie mówi. Znacznie bardziej złowrogie są nazwiska sędziów, prokuratorów działających w Warszawie przy Wojskowym Sądzie Rejonowym, tym najważniejszym, numer jeden dla osądzania największych wrogów Polski Ludowej. A Wacław Lange, jakiś tam kapitan działający
na głębokiej prowincji. Natomiast jego działalność pokazuje to, co system komunistyczny robił z Polakami. Nie wiem, czy Warszawa była miejscem bardziej newralgicznym, czy chęć przeprowadzania procesów publicznych, jednak w jakimś stopniu tych komunistycznych zbrodniarzy hamowała, a wszystkie te czynniki nie występowały na prowincji, w jakichś małych wioskach na Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest dobry moment właściwie, zbliża się Wigilia. Najpiękniejsze święta w roku, 24 grudnia, wszyscy stroją choinki, dzieci szykują się na prezenty, nawet w smutnym roku 46, kiedy wojna jeszcze gdzieś grzmi, bo przecież się nie skończyła. Jeszcze działają oddziały podziemne, jeszcze rozlegają się strzały, ale życie toczy się dalej i święta są jak co roku urodzi się Boże Dzieciątko. I właśnie w Wigilię we wsi Kamieńczyk zbiera się sąd doraźny. Sędziowie się śpieszą, być może też będą obchodzić Wigilię. Spotykają się 24 grudnia o godzinie 10 rano. Przed nimi stoi 24-letni młody człowiek, Aleksander Florczuk, którego przestępstwo polega na tym, i przedstawia to przestępstwo właśnie prokurator Wacław Lange, że od września do grudnia roku 1946 przechowywał w swoim domu karabin i 4 naboje. I prokurator Wacław Lange za to przestępstwo żąda kary śmierci. Jest godzina 10 rano. Po 45 minutach sąd udaje się na naradę. Wraca o godzinie 11. Zaczyna odczytywać uzasadnienie i wyrok. I zgodnie z żądaniem prokuratora Wacława Langego sąd skazuje na karę śmierci za przechowywanie przez 4 miesiące karabinu i 4 naboi. Wyrok zostaje wykonany na miejscu. Tak jak my tu siedzimy za stołem, tak za stołem siedział sędzia, prokurator i 2 ławników. Przed stołem stał ten chłopak, młody mężczyzna, a za nim wartownik. I wartownik rozstrzeliwuje go przed stołem sędziowskim. O godzinie 11:15 lekarz stwierdza, że on skazany nie żyje. Godzina i 15 minut. Tyle zajęło od rozpoczęcia rozprawy do zamordowania człowieka. Za nic. Dokładnie za nic. Wacław Lange stwierdza, że prawa łaski nie znajduje zastosowania, ponieważ ten Aleksander Florczuk jest przestępcą zdegenerowanym i nie wykazuje cech poprawy. Proszę zwrócić uwagę, ci komunistyczni funkcjonariusze, prokurator, sędzia, ławnicy, łamią nawet ohydnie restrykcyjne prawo komunistyczne, bowiem komunistyczne prawo ówczesne stanowi bardzo wyraźnie, cytuję, wyrok śmierci może zostać wykonany po odmowie prawa łaski. Tutaj w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek prawie łaski, o jakiejkolwiek procedurze ułaskawiania. Człowiek zostaje zabity przed stołem sędziowskim. Tydzień później, w Sylwestra, nie wiem, czy oni specjalnie wybierali te daty, robią dokładnie to samo, prawie dokładnie. Rozprawa trwa godzinę i 45 minut, o pół godziny dłużej.
Być może dlatego, że trzeba było troszeczkę dłużej czytać, bo tym razem przestępstwo oskarżonego polegało na tym, że we wrześniu przez jedną noc przechował w swojej chałupie, w swoim domu, 12 żołnierzy z oddziału NSZ Młota. Znowu właściwie znalazłby tu zastosowanie artykuł z kodeksu karnego Wojska Polskiego obowiązującego od 1944 roku, mówiący, że karze nie podlega ten, który dokonuje czynu pod przymusem. Ale tutaj nikt z tych komunistycznych zbrodniarzy nie ma zamiaru się zastanawiać, jak człowiek mógł przeciwstawić się, odmówić noclegu 12 żołnierzom uzbrojonym. Przebieg rozprawy jest bardzo podobny. Odczytanie aktu oskarżenia, odczytanie żądania kary śmierci podpisanej przez Wacława Langego, 15-minutowa narada, odczytanie wyroku uzasadnienia, zabicie przed stołem sędziowskim. O 17 już się mogą zbierać i jechać obchodzić nadejście nowego roku. Takie rzeczy się dzieją na prowincji. Rotmistrz Pilecki, storturowany, skatowany, miał sfingowany proces. Na prowincji nawet tego nie ma. Nie ma tego między innymi z powodu takich ludzi jak Wacław Lange. To oni oskarżają, to oni żądają kary śmierci, to oni naciskają na natychmiastowe wykonanie tej kary śmierci. Znamy 4 przypadki, 4 nazwiska osób potraktowanych w ten sposób przez Wacława Langego. Te 2 są takie najbardziej przerażające, kiedy człowieka od rozpoczęcia procesu do śmierci dzieli godzina 15, godzina 45 minut. 2 następnych dostawało nieco więcej czasu. Jeden od 9 maja do 14, do 19. Tutaj akurat nie złamano prawa komunistycznego. Bierut rzeczywiście odmówił prawa łaski, więc szybko rozstrzelali człowieka. Wacław Lange prawie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. W roku 2000 Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo przeciwko niemu, zebrał materiały. Udało się nawet aresztować Langego na 3 dni. Po 3 dniach sąd go wypuścił. Umarł już nieniepokojony. Sąd go wypuścił z tego względu, że stwierdził, że nie można ścigać kogoś, kogo wyroki nie zostały unieważnione. Bo żaden z tych wyroków, drodzy Państwo, przez 10 lat istnienia III RP nie został unieważniony. One były wciąż w mocy, w roku 2000 wciąż były w mocy. III RP wciąż uznawała, że można tak zabić człowieka przed stołem sędziowskim. Prokurator IPN-u śpieszył się. Starał się doprowadzić do unieważnienia tych rażąco niesprawiedliwych, bandyckich wyroków, ale nie zdążył. Wacław Lange umarł. Czemu jest to postać bardzo charakterystyczna i budząca uczucia we mnie przerażenia pewnego. Nie tylko dlatego, że mordował, że żądał, żeby zabijać ludzi, ale również dlatego, że był to człowiek, który nie miał żadnego wykształcenia prawniczego. Nawet nie skończył tej niesławnej pamięci oficerskiej szkoły prawniczej w Jeleniej Górze.
Jedyną jego kwalifikacją do bycia prokuratorem był fakt, że przed wojną czy w trakcie wojny zdążył być kancelistą w kancelarii prawnej, nosił papiery. Gorzej, drodzy Państwo. Kiedy odszedł z prokuratury wojskowej w 1953 roku, zrobił roczny kurs prawny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i na tej podstawie pracował jako prawnik do końca, niemalże do końca życia. Jeszcze w latach 90. był adwokatem. Stalinowski zbrodniarz, adwokat III RP. To taka symboliczna klamra pokazująca, jak olbrzymie zaniechania ma Rzeczpospolita Polska wobec morderców. I to nie jest tak, jak raczyli mówić niektórzy politycy, że nie ma co się zajmować przeszłością, bo przeszłość jest przeszłością, należy budować mosty. Kiedy w roku 2000 dzielnicowy przyszedł do córki Albina Leończuka, jednego z tych czterech zamordowanych mężczyzn przez Wacława Langego, żeby ją przesłuchać przy okazji śledztwa wszczętego właśnie przez IPN. Ta kobieta, mająca wówczas 76 lat, straciła przytomność. Kiedy ocucono ją, powiedziała, że ona nie może rozmawiać o aresztowaniu i zamordowaniu ojca. Że mimo upływu 52 lat dla niej, ona miała wtedy lat 20, dla niej jest to wciąż tak straszna rzecz, że nie może się z tego otrząsnąć. To nie jest tak, że te zbrodnie uległy przedawnieniu, że pokrył je kurz historii, że po co się tym zajmować. Te zbrodnie dla ludzi, którzy doświadczyli ich skutków, były i są wciąż żywe. I taki jest sens naszego spotykania się tutaj, między innymi. Bo ta trauma wciąż trwa. Dopóki nie nazwiemy zbrodni zbrodnią, zbrodniarza zbrodniarzem, dopóty będziemy cały czas przeżywać. I dlatego się spotykamy, nie chcę Państwu dłużej opowiadać. Mógłbym zacytować Państwu listy pisane do rodzin przez ofiary, a może nawet to zrobię. Na koniec. List z 9 czerwca 1947 roku. Jan Osiak pisze. Kochani rodzice i bracia, piszę do was ostatnie kilka słów, gdyż wiem, że za chwilę muszę odejść z tego świata, bo był ksiądz z Panem Bogiem i już zaraz mam skończyć swoje życie. Ginę z tego świata, gdyż nie słuchałem cię, ojcze i matko kochana, i ginę niewinnie, gdyż byłem do tego zmuszony i teraz muszę zejść z tego świata zamiast wam, za to, coście mi dali, pomóc kiedyś na starość. Przykro mi odchodzić z tego świata, gdyż jest on taki piękny, a ja jestem jeszcze młody. Zaczęło mi się życie rozkwitać i tak wcześnie muszę pożegnać ten świat i odejść do innego, ale trudno, widocznie Bóg tak chciał i od was żądał takiej ofiary. Więcej nie mam co do pisania i żegnam cię, matko kochana, drogi ojcze. I was, bracia, proszę was, przebaczcie mnie wszystko, choć już po mojej śmierci, bo gdy ten list dojdzie czy nie dojdzie, ja już żył nie będę. Pożegnać ode mnie wujka Mącyka i chłopców Heńków, Mańka z całą rodziną, Janków i wszystkich znajomych kolegów i koleżanki, wszystkich dobrze znajomych. Nie płakać, nie rozpaczać i nie chorować, co to potrafi mama. Ostatni raz całuję was, kochani rodzice i kochani bracia, choć na odległość, wasz syn, a ich brat. A wy, bracia, żebyście nigdy nie słuchali kolegów, tylko rodziców, mówi to wasz brat na godzinę przed śmiercią, bo on przez kolegów ginie. Zostańcie z Bogiem i pomódlcie się czasem za duszę moją. Żegnam, żegnam, żegnam. Jan Osiak.
Człowiek, który oskarżony przez Wacława Langego, mający lat 21, został zamordowany przez sąd komunistyczny. Jak dla kogoś takiego, kto sprowadził na świat tyle cierpienia, nie zażądać kary infamii? Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo profesorowi Tomaszowi Panfilowi. Dodam może tylko jedną refleksję, która powstała przy jednym ze stwierdzeń profesora Panfila. Wacław Lange łamał nawet komunistyczne prawo. Tak samo postępowali inni, tak samo postępował również towarzysz generał Wojciech Jaruzelski. I takim klasycznym przykładem jest wprowadzenie stanu wojennego. Towarzysz Jaruzelski złamał komunistyczne prawo w momencie, kiedy powołując się na konstytucję oczywiście, ta konstytucja, powoływanie się na nią było modne kiedyś i modne jest również dzisiaj. Tu mamy pewne analogie, jak sądzę, ale złamał to prawo w momencie, kiedy przekierował całą procedurę uruchomienia wojny przeciwko Polakom na Radę Państwa. Zgodnie z komunistycznym prawem stan wojenny powinien być wprowadzony przez Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Więc to było dosyć nagminne, że komunistyczni funkcjonariusze i niższego szczebla, tacy jak Wacław Lange, ale też tego najwyższego, mieli za nic prawo, które sami stanowili. I taka konkluzja, może to prawo nie powinno być, jak sądzę, takim dogmatem, bo było nim kiedyś i czasami staje się nim również dzisiaj, kiedy słyszymy, że trzeba bronić demokracji, trzeba bronić. Ja się spytam, czy jestem z możliwych systemów i spytam się, czy mamy najlepszą pod słońcem konstytucję. Czy może jednak tę konstytucję należałoby zmienić, bo ona jest właśnie owocem tego zgniłego, okrągłostołowego kompromisu. Myślę, że Polska zasłużyła na konstytucję z prawdziwego zdarzenia, na konstytucję kraju w pełni wolnego i niepodległego, a taka konstytucja byłaby odwołaniem nie do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tylko do II Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo... Przywrócić konstytucję kwietniową. No może, nie wiem czy przywrócić, tu możemy dyskutować długo, ale przynajmniej no w sensie obowiązuje. Ona właściwie wciąż obowiązuje. Z punktu widzenia prawa konstytucyjnego obowiązuje. Ale na pewno się do niej odnieść, to powinien być punkt odniesienia, a nie konstytucja. Drodzy Państwo, przed nami wystąpienie Grzegorza Życiowego z krakowskich UBK-ów. Powtórzę. SBK-u właściwie już żyący do dzisiaj towarzysz. Emerytowany tak? Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Korupcji, to Terroryzmowi proszę. I Przestępczości Zorganizowanej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jerzy Stachowicz. Postać o tyle ciekawa, że dla części państwa pewnie znana była taka afera, jak Jerzy Widacki zaproponował eksperta w Sejmie, do komisji sejmowej właśnie pułkownika Jerzego Widackiego. To wywołało oczywiście wielki skandal. Stachowicza, przepraszam. Jerzy Stachowicz, krakowianin, urodził się 12 sierpnia 1956 roku, czyli już w rzeczywistości małej stabilizacji gomułkowskiej, de facto tuż przed odwilżą październikową. Dorastał w czasach Gomułki, a jako nastolatek w życie takie już poważne wchodził w czasach Gierka, czyli czasach wcale nie takich odległych. Maturę zdaje w 76 roku, czyli w okresie takiej prosperity socjalistycznej. Po wojsku szuka pracy. Znajduje tą pracę w Służbie Bezpieczeństwa, właściwie jako kierowca. Kierowca Jerzego Nogiecia, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, szefa Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Jerzy Nogieć to w ogóle bardzo barwna postać, niewątpliwie warta przybliżeniu, bo
fama głosiła, że był to bardzo, bardzo naprawdę rozrywkowy oficer śledczy Służby Bezpieczeństwa, gdzie jego samochód służył właściwie do odwiedzania wszystkich lokali wraz z panienkami. Kierowcą jego zaufanym, na tyle zaufanym, że zostaje skierowany przez Służbę Bezpieczeństwa na studia. Studiuje w końcu lat 70. i początek lat 80. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim na zaocznie prawo. Warto zwrócić uwagę na dwa fakty, że sierpień 80. roku dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych 20-20-latków, to było naprawdę ważne wydarzenie. Przytłaczająca większość młodych ludzi angażuje się w wydarzenia sierpnia 80. roku, tworzenie alternatywnego, wolnego społeczeństwa. W tym czasie student, a zarazem funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa wspina się po ścieżkach, na razie nieśmiałych, wolnych, pod ten, na razie kierowca, tylko kierowca, ale ważnego, ważnego funkcjonariusza śledczego. Wybucha stan wojenny, na ukończeniu właściwie edukacja, jeszcze raz przypomnę, na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli uczelni nie gdzieś, nie wiadomo gdzie, tylko jednej z ważniejszych uczelni. Prawo, które zawsze było podnoszone na tymże Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie, co jest też ważne, Służba Bezpieczeństwa wykazuje się swoją, powiedzmy, gorliwością, swoją wiernością w staniu na straży socjalizmu, bronionego socjalizmu przed elementami antysocjalistycznymi. Ale nawet w tej Służbie Bezpieczeństwa nie ma tak wielu wyrywnych, można by tak, przepraszam za kolokwializm, wyrywnych funkcjonariuszy, jakim staje się wtedy śledczy podporucznik, awansowany na podporucznika Stachowicz. Jerzy Stachowicz odcisnął swoje piętno na dwóch ważnych sprawach po stanie wojennym w Krakowie, które prowadził Wydział Śledczy, bo był już podporucznikiem, oficerem Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Pierwsza sprawa, ona nie jest w kolejności pierwszą sprawą, to jest sprawa liberalno-demokratycznej, oddziału krakowskiego Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, która rozwija się w ogóle dość niewinnie. Jacyś funkcjonariusze kompanii wywiadowczej zatrzymują dwie młode studentki z materiałami poligraficznymi. Są to ulotki LDPN-u, w której mówi się o odtworzeniu niepodległości, o budowaniu wolnego rządu w powiązaniu z rządem londyńskim. Sprawą zajmuje się dwóch młodych funkcjonariuszy. Jerzy Stachowicz i Karol Suder, dwaj podporucznicy. Karol Suder to w ogóle ciekawa postać, bo to jest funkcjonariusz, których według stanu wiedzy na dzisiaj nie został objęty potrąceniem czy zmniejszeniem emerytury, przywilejów emerytalnych, jakie posiadali funkcjonariusze okresu PRL-u. Jego szczęście polegało na tym, że był delegowany z Milicji Obywatelskiej do Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa, ale nie był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, więc chyba według stanu, jaki aż z ciekawości będę musiał sprawdzić, bo należał on obok Jerzego Stachowicza do tych oficerów, którzy rzeczywiście byli bardzo, ale to bardzo zaangażowani w obronę socjalizmu. Po zatrzymaniu dość w intensywny sposób prowadzą to śledztwo. Nie jest to oczywiście już śledztwo czasów, o których mówił profesor Panfil, komunistycznych, gdzie rzeczywiście katowano podczas tego śledztwa, ale tych ludzi, te dziewczyny właściwie, młode, 20-letnie studentki, poddano naprawdę brutalnemu śledztwu. Kilkudziesięciogodzinnym przesłuchaniom, często, zwłaszcza Suder akurat tutaj wiódł prym, przy otwartym oknie, przy mrozie czaskającym potrafił na przykład otworzyć okno, wyjść na zewnątrz, a przesłuchiwanego na 6. czy 7. piętrze zostawić przy otwartym, czaskającym mrozie. Więc metody wzięte rzeczywiście z czasów bolszewickich. 29 kwietnia 86 roku, czyli to już jest grubo po stanie wojennym, gdzie ta kontrrewolucja rzeczywiście nie jest tak niebezpieczna, jak wydawało się komunie po 13 grudnia. Funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa udaje się przejąć wyrzutnie
zainstalowane na dachu kamienicy na rynku krakowskim. Są to prymitywne urządzenia, choć odpalane radiowo, w których w 6 rurach znajdowały się ulotki LDPN-u, w 3 pozostałych miały się, były właśnie zainstalowane pojemniki z gazem łzawiącym, milicyjnym gazem łzawiącym, którym opozycji udało się gdzieś tam podczas którejś manifestacji zdobyć. Funkcjonariusze poprzez te ulotki, wpada to w ręce oczywiście Jerzego Stachowicza, zaczynają łączyć osoby i wzmagają to śledztwo przeciwko tym dwóm dziewczynom zatrzymanym wcześniej z podobnymi ulotkami. Na wskutek presji zresztą doprowadzili do załamania obydwu tych dziewczyn, które poddawane właściwie do dzisiaj są pewnej terapii psychiatrycznej. Zostają złamane, jedna z nich decyduje się na wystąpienie przed kamerą telewizyjną i opowiada o to, co właściwie przygotowują ci dwaj funkcjonariusze i do wypowiedzenia o terroryzmie, jaki miał zagrażać demonstrującym 1 maja święto robotnicze uczestnikom demonstracji komunistycznych obchodów 1 maja. Poprzez zapiski, jakie znajdują w torbie jednej ze studentek, udaje im się trafić na ślad ich kolegów, studentów. Stachowicz sam prowadzi przesłuchania, sam prowadzi przeszukania w domu jednego z zatrzymanych w Krakowie Grześkowiaka, przeprowadzają kilkudziesięciogodzinne przeszukanie z zainstalowaniem kotła. Przeszukują nawet łóżeczko 3-miesięcznego dziecka, niemowlaka. Zatrzymany zostaje wywieziony na komendę, zaś w dalszym ciągu grożąc dziewczynie, która jest matką, a zarazem żoną zatrzymanego, pozbawieniem prawa do opieki, do wychowania. Grożą, że dziecko to zostanie przekazane do sierocińca. Jest maj 86 roku, czyli czasy już de facto współczesne. To nie jest czas ubecji czy lat 40., gdzie rzeczywiście zmagali się z oporem zbrojnym. Tutaj właściwie no, nie ma żadnego uzasadnienia. Nawet ubecy w rozmowach między sobą podkreślali tą agresywność, tą nieprawdopodobną zajadłość obydwu młodych śledczych. Oni byli zaskoczeni, dlatego zresztą im zlecano takie sprawy. Sprawa pod przewodnictwem Jerzego Stachowicza jest prowadzona od kwietnia 86 roku do 87 roku na skutek dochodzenia już do decyzji o porozumieniu, o jakiejś tam liberalizacji, zapada decyzja, że złapani, zatrzymani nie staną przed sądem, mimo że to śledztwo oczywiście było prowadzone również przez Warszawę. Mało tego, w 87 roku Komisja Interwencji Praworządności, Solidarności pod przewodnictwem Zbigniewa Romoszewskiego, a w Krakowie pod przewodnictwem Jana Rokity, Zbigniewa Fijaka oraz Stanisława Handzlika, wydaje dokument taki w oparach absurdu, czyli terroryzm po krakowsku. Broszurka, która ma ilustrować, pokazywać metody bezpieki. Z imienia, nazwiska wymienionych jest właśnie dwóch funkcjonariuszy jako przykład wtedy w 87 roku zaangażowania, komunistycznego zaangażowania, łamania nawet tych komunistycznych praw dotyczących prowadzenia śledztwa. Co ciekawe, pod tą broszurką podpisuje się również Zbigniew Fijak, jeden z trzech członków Komisji Interwencji, który w 90 roku, 89-90, przewodniczy komisji weryfikującej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Co ciekawe, w 89 roku Jerzy Stachowicz, wtedy już porucznik Służby Bezpieczeństwa, przechodzi tą weryfikację, przechodzi później następną, mimo że 2 lata wcześniej Komisja Solidarności, Podziemnej Solidarności jednoznacznie określa dwóch funkcjonariuszy, ale przede wszystkim Stachowicza, który był kierownikiem tego śledztwa, jako komunistycznych przestępców, tych, którzy łamią prawo. I co ważne, wrócimy się parę miesięcy wcześniej. Jest grudzień
1905 roku. Na jednej zajezdni w Krakowie dochodzi do, według nomenklatury komunistycznej, do czynu terrorystycznego, czyli przecięcia pasów klinowych w autobusach na zajezdni. Nieprzypadkowo tutaj zaprosiłem pana Kazimierza Krauzego. Pan Kazimierz Krause jest dokładnie rówieśnikiem pana Jerzego Stachowicza, pułkownika Jerzego Stachowicza. Też urodził się w 1956 roku i też w takich samych warunkach dochodził do dorosłości. Jego życie od 80 roku to jest przykład życia tysięcy, ale to tysięcy Polaków, którzy angażują się w tworzenie Solidarności i przykład postaw Polaków, tysięcy Polaków, którzy po 13 grudnia organizują się w ramach społecznego oporu, niezależnego społeczeństwa w obronie Solidarności przeciwko represjom stanu wojennego. Jego działanie było efektem działania Komisji Zakładowej Solidarności na zakładzie MPK, w zakładzie MPK, krakowskiego MPK. Panie Kazimierzu, proszę opowiedzieć o własnych doświadczeniach, później jeszcze powiem ten, ze śledztwa z panem Stachowiczem, o metodach. Bynajmniej Jerzy Stachowicz, co ważne, nie był brutalnym funkcjonariuszem, który bił. Dokładnie tak. Zostałem aresztowany 6 marca o 7 rano. Wyszedłem z domu odebrać wyniki z badań lekarskich. Minął mnie Fiat, wyprzedził. Skręcałem jeszcze do kolegi, kiedy zostały wykręcone ręce. Służba Bezpieczeństwa, czy pan Kazimierz Kraus? Tak, zapraszamy. Wepchnęli mnie do Fiata. Podjechaliśmy pod dom. Postaliśmy tam jakieś 15 minut. I obrali kurs na Mogilską. Do celi zszedłem około 22:00. Więc w granicach 12-14 godzin, około 14 godzin, byłem przesłuchiwany cały czas od początku, coś mi nie pasowało, a to tutaj pan powiedział takie słowo, to nie, to zacznijmy jeszcze raz. Za plecami kursował cały czas jakiś esbek. Trudno było powiedzieć, czy uderzy, czy zrzuci mnie z tego stołka. I tak przez parę dni. Tak to trwało, tak się odbywały przesłuchania towarzysza porucznika. Krzyczeć nie krzyczał, ale wystarczyło słuchać stuk butów za plecami i taki zjadliwy głos: prosimy powtórzyć to jeszcze raz. Mojego wspólnika aresztowano w kwietniu. Też się nim zajął Stachowicz. I tu może ważna rzecz. Tym wspólnikiem był młody chłopak, Jacek Żaba. Jacek Żaba popełnił samobójstwo. I zaraz do tego dojdziemy. Jacek Żaba był zatrzymany po raz pierwszy po jednej z manifestacji nowochódzkich. 31 sierpnia 1982 roku. Zatrzymała go właściwie w otoczeniu szedł reklamówką, w której miał chyba ze 4 czy 5 butelek z benzyną na demonstrację i był w otoczeniu 4 czy 5 demonstrantów. Nagle okazało się, że tych 4-5 demonstrantów to są funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa po cywilnemu. Zatrzymali go, skatowano go. Ja miałem okazję wtedy spotkać się z Jackiem Żabą w areszcie śledczym po chyba miesiącu jego od zatrzymania i chłopak ten był jeszcze miesiąc po granatowy. Granatowy po prostu, to nie, że pręgi, tylko jednolicie granatowy. Miesiąc po.
opowiadał, że jak wieźli go tym osinobusem, czyli taką budą milicyjną, zatrzymywali się przy każdym patrolu i wpadali, gdzie jest ten benzynka, zomowcy, którzy go katowali. Katowali go i opowiadał, że wolał spadać, mimo że był już obity, bo przerwa w katowaniu, w biciu była na czas podnoszenia go. Znowu na to siedzenie go kładli i znowu go obkładali, tak przy każdym patrolu ten. Po miesiącu jeszcze te jego plecy właściwie do szyi i popięty były granatowe. Ten chłopak został wypuszczony, bo komuna wiedziała, że był to jeden z demonstrantów tylko na początku 1983 roku. I po raz wtóry zostaje zatrzymany w sprawie tych pasków. Mówimy o przecięciu kilkudziesięciu, 30 pasków. W 30 autobusach. 30 autobusach, czyli strata na dzisiaj, nie wiem, kilkudziesięciu złotych. I to, co dzieje się dalej. Mało tego, już po pierwszym wyroku Jacek Żaba był człowiekiem niewątpliwie częściowo złamany psychicznie. Oczywiście nie złamany w sensie takim, żeby nie działał, bo to był młody, 20-letni chłopak. 23 lata w momencie aresztowania. Drugiego. Drugiego. Tak, czyli w 1986 roku. W 1982 miał 18-19 lat, więc małolatem. I mimo że funkcjonariusz Jerzy Stachowicz widział po pierwsze w jakim stanie psychicznym to po wtórnym aresztowaniu jest, dążył i doprowadził do powtórnego skazania tego młodego chłopaka. Gdyby to było tylko skazanie, to Jacek by przeżył. Jacek był katowany, ja z Jackiem się widziałem gdzieś w granicach września. Dali mnie do jego celi na Montę. Już był wtedy po pierwszej próbie samobójczej. Przywiązywał się do łóżka. Rzucał się w nocy. Poszedłem do wychowawcy oddziału trzeciego. Zgłosiłem, że Jacek jest bity. Usłyszałem, pilnuj własnej dupy. To mi odpowiedział człowiek z wyższym wykształceniem, który wierzył w resocjalizację. Tym, który prowadził to śledztwo i doprowadził do skazania obydwu panów, był właśnie porucznik Jerzy Stachowicz, który później, bo w tym czasie właściwie rozpoczyna się w 1986 roku to ta sprawa, o której wcześniej mówiłem. I teraz jakie są losy? Jacek Żaba w 1989 roku, trwają obrady Okrągłego Stołu. Właściwie wiadomo, że komuniści robią krok do tyłu, próbują jakoś dogadywać się z częścią opozycji. Jacek Żaba, będący na przepustce, na przerwie w karze, dostaje wezwanie przez sądowe wezwanie do odbycia reszty kary. Jest kwiecień. 89? Jest 4 lutego. Wraca do domu, rzuca się z 8 piętra. 5 lutego umiera. W 90 roku rozwiązane zostaje Służba Bezpieczeństwa, a porucznik Stachowicz przechodzi weryfikację, jest funkcjonariuszem już powstającego Urzędu Ochrony Państwa. Funkcjonuje dalej. Mało tego, w opinii swoich kolegów, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, właściwie dokonuje renegacji z jednego z ważniejszych wtedy funkcjonariuszy Wydziału Śledczego. Tylko on i jeszcze jedna osoba, Ślusarczyk, przechodzą weryfikację. Jak później rozmawiałem z weryfikującym ich Zbigniewem Fijakiem, to właściwie on był głównym prowadzącym, weryfikującym de facto innych funkcjonariuszy. To on doradzał, którzy funkcjonariusze byli nadającymi się do służby w nowej rzeczywistości, a z których należałoby zrezygnować. Co ciekawe, jeszcze raz wrócę do tego, od czego zacząłem, że Stachowicz miał opinię naprawdę bardzo zaangażowanego ideowo funkcjonariusza. To, że te dwie sprawy, które miały być takimi sztandowymi, a
dostały również etykietę terrorystycznej, po krakowsku, czyli przecięcie pasków albo zainstalowanie wyrzutni z granatami łzawiącymi czy ulotkami. Ta etykieta super specjalisty od łamania terrorystów, zwalczania terroryzmu, posłużyła mu, bo skończył jako dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi i Przeciwdziałanej. Doszedł w warunkach III Rzeczypospolitej do stopnia pułkownika, czy bardzo i przeszedł na emeryturę. To pokazuje, jak nieprawdopodobnie toczyły się losy Polaków na przełomie lat 89-90. Ludzie, którzy z jednej strony bronili socjalizmu i to czynnie, aktywnie przed społeczeństwem w 81, 2, 3 awansują, osiągają karierę zawodową, zaś ci, którzy protestowali, stali w obronie Solidarności, kończą na cmentarzach albo na marginesie. Myślę, że Jerzy Stachowicz jest dobrą ilustracją, przykładem, jak wielu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, czyli zbrojnego ramienia partii, przedzierzgnęło się w szatki wolnego państwa i funkcjonowało świetnie. I dzisiaj widzimy ich na ulicach, gdy protestują przeciwko pozbawieniu ich małego, jednego przywileju, którego zresztą doświadczali przez 20 parę lat, bo od 89 roku do 2017 roku czerpali za swoją pracę w latach komuny, czyli do 80 roku, naprawdę wysokie emerytury. Jeszcze tylko dodam, drodzy Państwo, to jego obecność na spotkaniu z Jackiem Kuroniem. Jacka Żaby po 80 roku, gdy z jednej strony został przez wszystkich na tej nowej konferencji praw człowieka i obywatela w Miszczejowicach przyjęty jako bohater, gdzie ludzie rzeczywiście klaszczą na jego widok, cieszą się, gratulują mu, a z drugiej strony dostaje obietnicę, że na pewno nie wróci do więzienia. I mówi mu to jeden z liderów opozycji, Jacek Kuroń. I to takie strasznie symboliczne, że Trzecia Rzeczpospolita obiecała Jackowi Żabie, wielu innym, i nie dotrzymała, zapomniała, za to promowała i honorowała takich esbeków jak Jerzy Stachowicz. Przyznam, że właśnie ta krótka historia z obietnicą Jacka Kuronia i szczęściem skatowanego, złamanego chłopaka jest chyba w tym wszystkim najbardziej przerażająca, przynajmniej dla mnie. Może dlatego, drodzy Państwo, że tej prawdziwej III Rzeczpospolitej jednak się wciąż nie doczekaliśmy. Może wciąż jesteśmy bardziej tym PRL-em bis, dopiero staramy się wybić na prawdziwą wolność, niepodległość. Ja tak oceniam tę sytuację. Mam pytanie do Państwa, czy mają Państwo jakieś... A ja może rozpocznę, pytając Panów, jaka dzisiaj jest sytuacja pana pułkownika Jerzego Stachowicza? Czy wiemy, jakie jest jego uposażenie? Czy wiemy coś więcej, w jakich warunkach on funkcjonuje? Według ustawy powinien dostawać 2100 złotych emerytury. I mam nadzieję, że on rzeczywiście jest objęty, bo u niego nie ma wątpliwości. Był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Inna sprawa niestety jest z Karolem Suderem, który był również śledczym w Wydziale Śledczym Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Współprowadził te śledztwa, choć był podwładnym rzeczywiście Jerzego Stachowicza. To Jerzy Stachowicz kierował tymi śledztwami i mówię, był bardzo zaangażowany. Ja nie wspominałem tutaj oczywiście o straszeniu, jakiego on dopuszczał się, o wielogodzinnych przesłuchaniach, które prowadził, wyrywności podczas przeszukań, gdzie on prowadził ekipy kilkunastu funkcjonariuszy, którzy prawie że zrywali parkiety w domach, straszył, docierał nie tylko do tych, którzy byli bezpośrednio ze sprawą, ale również rodzin. Straszył tym, że wyjdą po 15 latach, i przy czym robił to naprawdę bardzo przekonywująco. On dzisiaj jest emerytowanym pułkownikiem, jeszcze raz przypomnę, byłym dyrektorem Departamentu Przeciwdziałania Korupcji, Terroryzmowi i Przestępczości Zorganizowanej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli nie jakimś tam lokalnym funkcjonariuszem, byłem naprawdę doszedł do zaszczytów. Może pozwolę sobie na takie pytanie retoryczne.
Tutaj no, mamy tragiczną sytuację człowieka, który popełnia samobójstwo po przesłuchaniach dokonywanych w latach 80. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały naprawdę te przesłuchania w latach 40. i 50. Co ci ludzie musieli znosić, winowcy, NSZ-owcy. To było potworne zło i od tego jesteśmy, żeby postarać się chociaż częściowo oddać tym ludziom, ofiarom sprawiedliwości, pamiętać o tych zbrodniarzach. Drodzy Państwo, czekamy na pytania, jeśli takie są. Prawda, że Jaruzelski to nie jest Jaruzelski, że pochodził z bardzo patriotycznej rodziny i tak się sprzedał Polsce komunistycznej, wprowadził to okrutny komunizm, stalinizm. Dziękuję. Nie jestem profesorem, natomiast... dobrze. Natomiast, drodzy Państwo... Nie, dobrze. No Jaruzelski, wszystko wskazuje na to, pozostał Jaruzelskim. To jest ta sama osoba. Rzeczywiście są teorie matrioszkowe, natomiast ja bym bardziej wskazywał na innego towarzysza generała, że był matrioszką, Czesław Kiszczak. No, tutaj taki jeden element tylko przywołam. Czesław Kiszczak miał pochodzić ze Śląska, a został pochowany jako prawosławny, prawda, w Warszawie. No, na Śląsku raczej prawosławnych nie było. Może zdarzały się wyjątki. Natomiast tutaj bym szukał, prawda, owej matrioszkowatości. Natomiast towarzysz Jaruzelski no, przeszedł raczej tę przemianę, o której my mówimy, przedziwną od polskiego patrioty, katolika, ziemianina, zesłańca, aż po krwawego funkcjonariusza różnych sowieckich i komunistycznych służb. Zdrajca polskiej sprawy, ale no nie ma póki co dowodów na to, że Jaruzelski jest też taką matrioszką. Są listy zachowane generała Jaruzelskiego z lat 1944-1945 roku do matki. Widziałem te listy, w których on pisze jeszcze o przyjmowaniu ciała Chrystusa podczas normalnych komunii, zaś przypomnę, że nie raczył wejść podczas pogrzebu matki do kościoła, po prostu w pogrzebie katolickim pogrzebie nie uczestniczył, więc ta przemiana w krótkim, no bo 20-letnim czasie była no, nieprawdopodobna, jak wybrano go no, z pewnych zasad, które miał jednak wpojone i to, czego doświadczył jeszcze od Sowietów podczas zesłania. No, na jego oczach umiera jego ojciec, którego pochowuje, więc... Przyglądając się, drodzy Państwo, wielu życiorysom funkcjonariuszy komunistycznych, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w większości przypadków o tych przemianach decydowała zwykła koniunktura. Byli koniunkturaliści, którzy wybierali sympatyczniejsze, spokojniejsze życie, pewnie z perspektywą też wysokich emerytur w przyszłości. No to Stachowicz jest tego świetnym przykładem, który szukał pracy nie w MPK, tylko poszedł jako kierowca do Służby Bezpieczeństwa i zaczynał jako kierowca, zaufany kierowca, bo woził ważnego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Nogiecia, a potem delegowany na studia, kończy studia prawnicze, co prawda zaoczne, ale na Uniwersytecie Jagiellońskim. I staje się funkcjonariuszem, czyli taka kariera no, typowego koniunkturalisty. Ideowców tam było niewielu. Może ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Może Jerzy J. Wiatr był ostatnim takim żarliwym komunistą. Dziękuję. Ja może mam pytanie o... Witold Mieszkowski, prosimy bardzo. Wiem, że w tej chwili już około 3400 ubeków złożyło odwołanie od tej decyzji, o której była mowa. Wiem jednocześnie, że najprawdopodobniej złożą takie odwołania jeszcze 14 tysięcy osób. Grożą oni tym, że jeżeli dostaną odmowę, to będą składać pozew
przeciwko rządowi Rzeczpospolitej do Strasburga. Ja bym w związku z tym, nie wiem w tej chwili, czy Stachowicz złożył, czy nie złożył, czy złoży. Może to mało istotne, ale proponowałbym, żeby Społeczny Trybunał Narodowy złożył dzisiejszy swoje, wynik swojego dzisiejszego postępowania, niezależnie od tego, czy to będzie personalna sprawa, czy nie, żeby swój werdykt złożył również do Trybunału w Strasburgu, dotyczący infamii tego pułkownika. Mogę liczyć na to? To troszkę będzie wymagało wysiłku, ale uważam, że bądźmy konsekwentni. Rzeczywiście w ustawie jest zapisana możliwość odwołania od decyzji zakładu emerytalnego MSW do ministra. Przy czym minister spraw wewnętrznych zapowiedział już, że tych odwołań raczej rozpatrywać pozytywnie nie będzie, ponieważ tam jest, są ściśle określone warunki, co by się musiało stać, żeby to odwołanie było skuteczne. Czyli scenariusz Strasburga jest oczywiście bardzo prawdopodobny, zwłaszcza, że kilka kancelarii prawniczych już się tak zadeklarowało, że będzie prowadzić te sprawy SBK-ów przeciwko państwu polskiemu. Sprawiedliwość unijna jest nieprzewidywalna oczywiście, jak już się przekonujemy ostatnio, więc nie wiadomo, co będzie, ale myślę, że Grzegorz przygotuje materiał odpowiedni i Trybunał w Strasburgu będzie pewnie pod takim wrażeniem, jak i my. No bądźmy konsekwentni, przynajmniej po 70 lat. Absolutnie, ma pan rację. Pani ma pytanie, proszę bardzo. No, ja w ogóle chciałam złożyć osobiste oskarżenie właściwie w imieniu syna, jeśli chodzi o Jaruzelskiego. Mój syn w momencie wybuchu stanu wojennego miał dokładnie 3,5 roku. I przed naszym domem przejeżdżały czołgi, a ściśle mówiąc skoty. A następnie widział to samo na moście niedaleko nas. A następnie widział, jak byli ludzie bici pałkami. Do dzisiaj, mimo że już ma lat 40, śnią mu się po nocach te rzeczy. Dlatego oskarżam Jaruzelskiego o zniszczenie w pewnym sensie życia mojemu synowi. A następna rzecz. Czy Trybunał mógłby sprawić, żeby tego, no tego człowieka, bo inaczej go nie można nazwać, no, mimo wszystko jest człowiekiem, był człowiekiem, żeby nie spoczywał na cmentarzu narodowym na Powązku. Ha, no właśnie, drodzy Państwo, to jest kolejna kwestia, która co prawda nie jest przedmiotem zainteresowań Społecznego Trybunału Narodowego, ale wielu z nas zajmuje się tym niezależnie od prac Trybunału i oczywiście przynajmniej moim dążeniem jest to, aby wszyscy ci komunistyczni funkcjonariusze, począwszy od takich Stachowiczów przez takich Langów, Kryżów i tak dalej. No ale jak umrze, to zapewne też zostanie pochowany na cmentarzu katolickim, bo taka jest praktyka. Aż po takich towarzyszy wysoko postawionych jak Jaruzelski, a wcześniej Bierut czy Gomułka, oczywiście oni nie mają prawa leżeć na powązkach wojskowych. Mam nadzieję, przebąkuje się o tym w strukturach władzy, że ta procedura zostanie uruchomiona. Czyli w momencie, kiedy przebadana została cała łączka, tam już ziemnych prac nie będzie żadnych, to teraz czas
na zrobienie porządków na górze, czyli właśnie wyniesienia ich wszystkich na jakiś cmentarz komunalny. No, powtórzę się, ja widzę taką lokalizację w Warszawie najlepszą, to jest cmentarz żołnierzy radzieckich, a stamtąd jest też niedaleko na Okęcie, w razie czego, żeby ich ekspediować do Moskwy. To pozwolicie, że my się na chwilę udamy na naradę, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście ta infamia wobec trzech wskazanych przez nas towarzyszy jest zasadna. Zapraszamy obecnych też na sali członków Trybunału Narodowego. Jest z nami Leszek Żebrowski, jest z nami Mieszkowski. Jeśli pomijam, to proszę mi zwrócić uwagę, ale chyba więcej z naszego grona osób nie widzę. Krótka narada, wracamy i ogłosimy nasze orzeczenia. Drodzy Państwo, na stojąco, bo nie jesteśmy sądem takim, prawda, klasycznym, nie jesteśmy sądem karnym, tylko symbolicznym, pragniemy Państwa poinformować, że podjęliśmy tę decyzję jednogłośnie. 5 członków Społecznego Trybunału Narodowego orzekło infamię wobec 3 osób, których życiorysom się dzisiaj przyglądaliśmy. Za infamisa pragniemy ogłosić towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego. Za infamisa pragniemy ogłosić towarzysza Wacława Langego. I za infamisa pragniemy ogłosić towarzysza Jerzego Stachowicza. Bardzo Państwu dziękujemy. Spotykamy się w przyszłym roku na kolejnym posiedzeniu Społecznego Trybunału Narodowego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panie Tadeuszu, wyrok zapadł. Infamisi są, już będą na zawsze czas, poprze czasy infamisami. No dobrze, ale ja mam takie trochę przekorne pytanie. Co ten wyrok zmieni? Czy coś naprawdę pomoże zrozumieć polskiemu, zwłaszcza młodemu społeczeństwu? I co przyniósł dla poprzednich infamisów? No myślę, że ten wyrok, choć symboliczny, zmienia bardzo wiele. On powinien zmienić polską świadomość, powinien nam wszystkim pokazać, nam Polakom, nie tylko nam tutaj dzisiaj obecnymi i takie orzeczenia wydającym, że byli w tej społeczności polskiej również zdrajcy, zbrodniarze, którzy zasłużyli właśnie przynajmniej na karę infamii, jeśli nie na karę sądu wymierzonego. Sądu powszechnego. Mamy nadzieję, że stanie się to wiedzą powszechną, że nie tylko w naszym gronie, ale coraz więcej Polaków, szczególnie młodych, TVSM robi, co może. Zrozumie, że Polska była okupowana przez Sowietów przez długie lata, od roku 1939 przynajmniej do 1989 i w Moskwie w tym okresie służyli też ludzie, którzy powinni być wykluczeni z polskiej społeczności. Także młodzi ludzie, oglądajcie, słuchajcie, uczcie się historii, a historia, jak wiadomo, jest nauczycielką życia, tylko to musi być historia prawdziwa, nie ta komunistyczna, tylko historia wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Rozróżniajcie zdrajców od bohaterów, patriotów, od zbrodniarzy. Przepraszam. Co można zrobić infamisowi? Znaczy konkretny wymiar
nie wiem, fizyczny, jaki jest związany z tego typu przydomkiem. O, fizycznie rzecz jasna nie możemy nic zrobić, prawda? My nie jesteśmy tacy jak oni, prawda? Żeby karać się, jak w dawnej Rzeczpospolitej, chłostą, prawda? Czy też lać się pałkami, czy wyrywać paznokcie, prawda? To są metody barbarzyńskie, w tym barbarzyńców komunistycznych. My możemy edukować, my możemy uświadamiać, nie robimy żadnych krzywd cielesnych, tylko chcemy naprawić polską świadomość, chcemy wyprostować polską historię i mamy nadzieję, że ona właśnie zwycięży z tą propagandą komunistyczną, która do dzisiaj ma się niestety nie najgorzej. Dziękuję za rozmowę.